Zanurzam się w las. Wezwanie szóste. Słupie, miejsce zwierząt i ludzi. Co jest głównym celem Parku Narodowego? Ochrona przyrody. Realizujemy ją poprzez poznanie, czyli nauka i monitoring, zachowanie różnorodności biologicznej, czyli ochronę ścisłą, przywrócenie właściwego stanu przyrody, czyli ochronę czynną, edukację przyrodniczą oraz udostępnianie do zwiedzania. Wszystko, co dzieje się na terenie Parku Narodowego, powinno być podporządkowane ochronie przyrody, a wyzwaniem dyrekcji Parku Narodowego jest takie jego udostępnienie turystyczne i edukacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom parku takiego życia, żeby móc połączyć nasze ludzkie bycie w Parku Narodowym z ochroną przyrody, co jest ogromnym wyzwaniem naszego Wigierskiego Parku Narodowego, jak i wszystkich parków narodowych w Polsce. Parków narodowych w Polsce mamy 23, które zajmują 1% powierzchni parku. To są obszary szczególne, gdzie najważniejsza jest ochrona przyrody. I co ciekawe, te parki narodowe są ułożone w miejscach przepięknych, przyrodniczo, krajobrazowo, kulturowo i są chętnie odwiedzane. I tak powinno być, z tym, że pamiętajmy, że wybierając się do Parku Narodowego, w parku najważniejsza jest ochrona przyrody, przez co wszystkie zasady, które w parku obowiązują, mają służyć ochronie przyrody. One nigdy nie są przeciwko człowiekowi. One zawsze są za człowiekiem, ale za ochroną przyrody. I to jest ogromne wyzwanie i dla dyrekcji parków narodowych, jak i dla ludzi, aby tak być w lesie, nad wodami, czy w innych miejscach, w parkach narodowych, aby przyczyniać się do ochrony przyrody. Możemy to robić poprzez dostosowanie się do zasad, do zachowywania ciszy, do poruszania się po szlakach. Miejsca nieudostępnione w parku mają swój cel i swój sens, bo to są miejsca, które są zostawione jako ostoje dla zwierząt, bo każde nasze przejście jest przez zwierzęta zauważone. My chcemy w parkach narodowych, żeby ludzie przebywali na terenie parków, w lasach, nad wodami, bo to ładuje nasze akumulatory. Ale też chcemy, żeby te miejsca, szczególnie parki narodowe, ale też inne lasy, ale w parkach narodowych, dyrekcje parków narodowych mają na to wpływ. Możemy tak udostępniać obszary, żeby zarówno ochronić przyrodę, ale nam, ludziom, dać miejsce do odetchnięcia, do bycia w lesie, do uspokojenia się. Także przyjeżdżajmy, bywajmy, ale zastosujmy się do zasad, które są, obowiązują w parkach narodowych. Jak bogata jest przyroda naszego Wigierskiego Parku Narodowego. 3000 opisanych gatunków zwierząt, w tym ponad 1700 to motyle. 554 gatunków grzybów makroskopowych, tych, które mają niewielkie rozmiary nieraz, ale mają przepiękne kolory i kształty. Tutaj na zdjęciu mamy pięknoroga. 129 gatunków śluzowców, one u nas w Wigierskim Parku Narodowym zostały bardzo dobrze rozpoznane. W latach 2008-2009 był prowadzony projekt inwentaryzacyjny, dzięki czemu przyjechali
eksperci od śluzowców i rozpoznali nasze nadwigierskie śluzowce. 1000 gatunków roślin, w tym 300 mszaków i 303 gatunki porostów. Bardzo duża różnorodność zarówno roślin, zwierząt, jak i grzybów i śluzowców. Jakie gatunki zwierząt u nas żyją? Jak mówimy zwierzęta, często myślimy o ssakach, a zwierzęta, skrzydłowce to też zwierzęta, muchówki, chrząszcze, pszczołowate, mrówki, chruściki, ważki, to są owady, aż 1721 gatunków motyli zostało u nas rozpoznanych. W Polsce jest 3156 gatunków. Aż 180 pajęczaków, skorupiaki, wije, a skręgowców, tych największych zwierząt, u nas na terenie Wigierskiego Parku Narodowego żyje 51 ssaków, 210 gatunków ptaków, w tym 160 to są lęgowe, te, które zakładają u nas gniazda, 5 gatunków gadów i 12 gatunków płazów. Liczebność dużych zwierząt ustalona na podstawie obserwacji całorocznych i danych z fotopułapek kształtuje się następująco. Możemy popatrzeć na wykres poniżej. To są takie zmiany roczne. I to jest taka dynamika roczna, która jest jak najbardziej oczywista w świecie przyrody. W 2020 roku szacuje się, że było 35 osobników łosi, 360 jeleni, 340 saren i 15 dzików. Spadek liczebności dzików nastąpił w 2016 roku, wtedy, kiedy się rozwinęła choroba afrykański pomór świń. Słupie to miejsce zwierząt i ludzi. Ludzie przychodzą i odchodzą, a przyroda trwa. W historii tego miejsca była wieś przez 158 lat. Ośrodki wypoczynkowe przez około 30 lat, a od 1989 roku Słupie znalazło się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Żyje tu ogromne bogactwo zwierząt. Wilki, bobry, borsuki, bieliki, jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki i bardzo wiele innych zwierząt. Nie ma ludzi, na brzegu jeziora, na płytkich wodach Zatoki Słupiańskiej wygrzewają się łabędzie, kaczki, łyski, perkozy. Te zdjęcie łabędzi na Zatoce Słupiańskiej, które widzimy, zostało zrobione właśnie wtedy, kiedy nie było ludzi. Był taki czas, 2 lata temu, kiedy to było dziwne i niesłuszne. Lasy zostały zamknięte z powodu COVID-a, ale wtedy rzeczywiście zwierzęta czuły się swobodnie, nie były przepłaszane i duże stada łabędzi chętnie wygrzewały się na płytkich wodach zatoki, płytkich wodach brzegu Zatoki Słupiańskiej, bo Słupiańska jest dosyć głęboka. Jak spacerujemy po Słupiu, takie duże stada łabędzi, możemy obserwować bliżej Jeziora Białego. Tam, jak pójdziemy ścieżkami słupiańskimi, na pewno zobaczymy duże stada. Właśnie jakie zwierzęta występują, żyją u nas na Słupiu. Jelenie, wiewiórki, zające, lisy, wilki, sarny, dzięcioł czarny jest bardzo częsty, łatwy do obserwacji. Jelenie. Mamy akurat łanie, które bardzo chętnie żerują na
polanie słupiańskiej, bobry, które żerują na półwyspie Łyssocha, sójki, które są pospolitymi ptakami w naszych lasach, są łatwe do obserwacji, często robią taki duży rumor w lasach i to one są najgłośniejsze. Często przysiadają nisko i blisko, także łatwo je wypatrzeć, bo to jest dość duży ptak z bardzo charakterystycznymi niebieskimi fragmentami skrzydeł, zwanych przez ornitologów lusterkami. Tak jak sójka gdzieś przysiada, to widać na skrzydle taki niebieski kawałek zwany lusterkiem. Sikory bogatki i u nas na słupie można obserwować kołujące bielki. To jest zatoka, przepraszam, polana słupiańska, na której chętnie właśnie żerują jelenie. A to miejsce, w tym miejscu przez 158 lat była wieś. Teraz na skraju jest leśniczówka Wigierskiego Parku Narodowego. Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi z 1745 roku, z inwentarza dóbr klasztoru w Wigrach. W 1827 roku wieś liczyła 11 domów i 63 mieszkańców. A około roku 1880 20 domów i 156 mieszkańców. W 1903 roku ta wieś została zlikwidowana z inicjatywy władz guberni suwalskiej. Została ona przeniesiona na zachód od Suwałk i teraz w granicach gminy Bakałarzewo jest wieś Słupie. Wieś Słupie, która powstała właśnie z przeniesienia tej wsi z nad jeziora Wigier. Tamta wieś się rozbudowała i istnieje. W tym samym czasie, tą samą decyzją władz guberni suwalskiej, oprócz wsi Słupie, zostały przeniesione inne wsi: Pociczno, Wasilczyki i Białe. I właśnie wszystkie cztery: Słupie, Białe, Wasilczyki i Pociczno, to wsie, które są położone na zachód od. W latach 60. XX wieku na wydzielonym z obszaru należącego do lasów państwowych zalesionym terenie o powierzchni około 15 hektarów powstało kilka ośrodków czasowych dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji. Na terenie tym istniała też przystań żeglarska i przystań statków żeglugi pasażerskiej. W latach 1985-1988 nastąpiła likwidacja ośrodków przez Lasy Państwowe, administratora tego obszaru, a w 1989 roku powstał Wigierski Park Narodowy. Słupie to przepiękny obszar leśny położony pomiędzy czterema jeziorami. Jezioro Wigry, a dokładnie Zatoka Słupiańska, Jeziora Wigry, Jezioro Długie Wigierskie i połączone z nim Jezioro Muliczne. Te dwa jeziora są w ochronie ścisłej. U nas tak samo w ochronie ścisłej jest Jezioro Suchar Wielki. Spacerując po Słupiu, kierując się naszymi ścieżkami i szlakami, które są w terenie oznakowane, można dotrzeć na wszystkie te cztery jeziora. Wigierski Park Narodowy powstał w 1989 roku, a w 1993 roku nad Zatoką Słupiańską został utworzony Ośrodek Edukacji Środowiskowej, w skrócie OEŚ, który funkcjonuje do dzisiaj. Jest to miejsce, gdzie prowadzimy zajęcia edukacyjne. W 2001 roku utworzono ścieżkę edukacyjną jeziora, a
w 2012 roku ścieżkę spacerową Dąbek i trasy narciarskie. Wigierski Park Narodowy leży w granicach ogromnego obszaru Puszcza Augustowska. Jest to największa puszcza na Niżu Europejskim. Po stronie polskiej 105 tysięcy hektarów las ten położony jest po stronie polskiej, ale też po stronie białoruskiej i litewskiej, łącznie 300 tysięcy hektarów lasu. W lasach parku najważniejsza jest ochrona przyrody. Najważniejsze są zwierzęta, rośliny, grzyby. W porównaniu z sąsiednimi lasami Puszczy Augustowskiej administrowanymi przez Lasy Państwowe, czyli przez nadleśnictwa, jest więcej starych drzew, a cały las jest starszy niż sąsiedni. Jest dużo martwych drzew, a martwe drzewa to miejsce występowania wielu tysięcy organizmów. Nie ma u nas na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zrębów, czyli wycinek dużych powierzchni lasu. Patrzmy na mapę, jest oznaczone jezioro Wigry i ten las dookoła to taka zielona plama, a jak popatrzymy szerzej, to widzimy takie kreseczki białe. To są właśnie te wspomniane zręby, czyli wycinki na większych powierzchniach. U nas czegoś takiego nie ma. Jakie drzewo kojarzy się Tobie najbardziej z Polską? Zamknij oczy, pomyśl. Może dąb? Może brzoza? A może lipa? Największą powierzchnię polskich lasów zajmuje sosna. Aż 60% powierzchni polskich lasów. Radzi ona sobie doskonale na słabych glebach, nieużytkach i odłogach. To ona pojawia się zazwyczaj jako pierwsza, a po niej inne gatunki. Lasy sosnowe to, jak nazywają się lasy sosnowe? To są bory. Panuje w nich specyficzny klimat, przesycony spokojem i zapachem sosnowej żywicy. A lasy z przewagą drzew liściastych to po prostu, jak nazywają lasy liściaste leśnicy? To po prostu lasy. W lasach, kiedy są liście na drzewach, jest dość ciemno. Dlatego rośliny, które w nich rosną, kwitną wczesną wiosną. Lasy zajmują prawie 30% powierzchni Polski. Według polityki leśnej państwa docelowo w 2030 roku mają zajmować 33%. Pod względem zalesienia jesteśmy w połowie europejskiej stawki. Najbardziej lesiste jest województwo lubuskie na zachodzie Polski. Najbardziej monumentalnym lasem w Polsce jest Puszcza Białowieska. To jest jeden z najstarszych lasów na świecie, niemal nietknięty ręką człowieka. Najbardziej leśny park narodowy w Polsce to? Kto wie? Rostoczański. Tereny leśne zajmują w nim 95% powierzchni. U nas, w Wigierskim Parku Narodowym, lasy zajmują 60% powierzchni parku. Oprócz lasu, w Wigierskim Parku Narodowym, mamy jeziora i tereny otwarte wsi, zarówno zabudowań, jak i tereny uprawy. Zapytałam kiedyś moich znajomych, za co lubisz lasy. Odpowiadali, za to, że mogę spacerować w lesie. Za zieleń. Za to, że przenoszą mnie w inny stan umysłu. Za to, że tam wchodzę i się od razu uśmiecham. A ty? Za co lubisz lasy? Zamknij oczy i pomyśl. Za co lubisz las? Drzewa były dużo wcześniej niż ludzie. Najstarsze drzewa pojawiły się na Ziemi ponad 350 milionów lat temu. Człowiek zaledwie 2,5 miliona lat. Człowiek z drzewami jest związany od zawsze. Drzewa były w centrum świata ludzi.
u nas na Suwalszczyźnie w średniowieczu mieszkali jaćwingowie. Jaćwingowie, świątynią jaćwingów były święte gaje. Wiele drzew ma właściwości lecznicze. Z liści nasion, i samych drzew przygotowujemy pożyteczne napary, syropy i soki. W lesie czujemy się zdecydowanie lepiej. Teraz częściej słyszymy o sylwoterapii, o drzewoterapii, o kąpielach leśnych. Drzewa mają cudowne działanie. Samotna, 60-letnia sosna produkuje więcej tlenu niż potrzebuje jeden człowiek. A z kolei 25-metrowe drzewo pochłania tyle dwutlenku węgla, ile produkują dwa domy jednorodzinne. Jeden hektar miejskiego lasu pochłania w ciągu godziny 8 kg dwutlenku węgla, czyli tyle, ile oddychając wydala 200 osób. A w miastach drzewa znacząco obniżają temperaturę powietrza. Bez drzew nie byłoby życia dla ludzi. Jak pójdziesz do lasu, będziesz się zanurzał podczas naszego szóstego wyzwania na słupie, miejsce zwierząt i ludzi, uruchom wszystkie zmysły. Poczuj drzewo, powąchaj świeży zapach mchu. Brzoza uważana jest za najbardziej przyjazne drzewo człowiekowi. Neutralizuje szkodliwe promieniowanie i uspokaja, napełnia wewnętrznym spokojem. Kontakt z tym drzewem polecany jest szczególnie osobom, które nie mogą pochwalić się dobrym samopoczuciem i tym, którzy szukają inspiracji twórczej. Najlepiej kontaktować się z drzewem, przytulać, czuć go, jak już zaczynają w nim buzować soki. Jak zaczynają rozwijać się liście, nie budźmy drzew, które są w spoczynku. Sosna ma korzystny wpływ na układ oddechowy człowieka. Olejki eteryczne tego drzewa wykorzystuje się powszechnie w aromoterapii. Olejek terpentynowy wspomaga leczenie przewlekłych chorób oskrzeli. Lipa sprawia, że nasz umysł lepiej funkcjonuje. Jesteśmy bardziej twórczy, rozsądni. Przepełnieni wewnętrzną harmonią, odprężeni. Lipa to dla rodziny ochrona, dla artysty źródło niekończącego się natchnienia. A dąb wzmacnia organizm, poprawia krążenie krwi, przywraca energię życiową. Jest to drzewo długowieczne. Dęby w Polsce dożywają do kilkuset lat. Kąpiele leśne z japońskiego Shinrin-yoku. Myślę, że już spotkaliśmy się z tym określeniem, bo jest coraz bardziej popularne. Żeby doszło kąpieli leśnych, warto uruchomić wszystkie zmysły. Słuch, węch, wzrok, dotyk i smak. Ale jak? Wystarczy, że zatrzymasz się, że wsłuchasz się w śpiew ptaków, że pobędziesz chwilę cicho, będziesz podziwiać zieleń liści, wdychać świeży zapach lasu i dotkniesz obrośniętej mchem kory drzew. Tak, to jest nasze wyzwanie. Udamy się na leśne ścieżki, na słupiu, uruchommy wszystkie zmysły. Znajdźmy w miejsce, w którym czujemy się dobrze. To jest zdjęcie z nad Suchara Wielkiego. To jest to miejsce, gdzie ja czuję się dobrze, gdzie lubię pobyć. Jest to miejsce, gdzie jest ławeczka, gdzie można usiąść, odpocząć i po prostu być w ciszy, w otoczeniu pięknego lasu, wpatrywać się w toń
jeziora Suchar Wielki. Ale jeśli nie umiesz zwolnić tempa życia, znajdź się aktywność dla siebie. Tu znaleźliśmy aktywność dla siebie. To było na terenie leśnictwa. Znaleźliśmy taką stertę drzewa. To była nasza skocznia narciarska. Na Słupiu są dwie ścieżki. Ścieżka edukacyjna oznakowana na niebiesko, ścieżka sportowa oznakowana na żółto i trasy narciarskie. Parku Narodowego Savoir Vivre. W Parku Narodowym zwierzęta są u siebie, a my jesteśmy gośćmi. Bądźmy cicho. Schodźmy ze szlaków. Szlaki są dla nas, a przestrzenie leśne są dla zwierząt. Każdy z nas znajdzie miejsce dla siebie. Słupie to jest cudowne miejsce, gdzie każdy może mieć miejsce dla siebie. Zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Zabierzmy śmieci ze sobą. U nas w parku nie ma koszyna śmieci. Po to, żeby nie zostawiać śmieci w lesie. Zabierajmy puste opakowania ze sobą. I nie deptajmy śladu na tych, jeżeli wybierzemy się zimą. Już teraz nie ma śniegu na naszych ścieżkach za kilka dni. Wiosna, kalendarza. Wiosna. Podczas naszego szóstego, już ostatniego wyzwania w ramach cyklu Zanurzam się w las, zapraszam Was na ścieżkę edukacyjną jeziora na Słupiu. Koperta z zadaniami oraz skrzynka z nagrodami znajduje się na parkingu przy rondzie. Sugerowana trasa przejścia jest oznaczona na czerwono na mapie. Na zadaniach też jest ta ścieżka z tą sugerowaną trasą przejścia. Długość trasy to około 3